Cześć, witajcie, tutaj Mangi, jesteśmy w Danhiro, jest to gra polskiego twórcy, właściwie nawet polskiego youtubera, bo cały czas wyskakiwały mi na główne jego filmiki z tworzenia tej gry. Wysłał mi klucz, że jak chcę, to mogę nagrać, więc postanowiłem w sumie, że nagram po miesiącu, ale kij tam. Wejdźmy w grę jednoosobową i zobaczmy lobby. O, jesteśmy, ale pikseloza. Ale na tym kanale wiele ludzi lubi pikselozy, także myślę, że może się spodobać. Trochę mi Foragera przypomina, to jest taki samouczek w OSD, aby się poruszać, używaj myszy, aby celować, spacji we... wykonywać zryw, tak jak w Enter the Gungeon trochę. Zniszcz skrzynię używając lewy przycisk myszy, F, aby podnieść przedmiot. Mogę rzucać coś, uuu, mieczor jest, drewniany miecz, mogę na pierwszym slocie. Na tab mam też ekwipunek, mogę sobie tutaj zobaczyć poszczególne obrażenia, ale muzyczka mi nawala teraz. Gra wydaje się dosyć prosta, ale zarazem może być satysfakcjonująca. Bomba, kluczyk, mamy tutaj jeszcze jakieś inne itemki. Na F otwieramy skrzynię i zbieramy przedmioty. Na zamkniętej skrzyni użyj klucza, a do kamiennej bomby, czyli jak w Isaacu trochę. To jest zwykła skrzynia tutaj. Mogę sobie ubrać od razu szatę. Szatę króla. Szata maga. Szatana maga. I tutaj mamy na F skrzynię z kluczem. No to jest samouczek, to nie będę tu niesamowicie długo spędzał. I jeszcze mogę wysadzić. Użyj bomby. Jak użyć bomby? Mogę do ekwipunku wziąć na pierwszym slocie. Mam... O nie! Postawiłem. Nawet mam wielki wykrzyknik, żeby się cofnąć. I mamy młot, który jest nieco chyba silniejszy, ale pewnie wolniejszy. Tak, ataki na sekundę. Zasięg też ma mniejszy. Tu jest też statystyka zasięgu, która może mieć znaczenie w kontekście kajtowania. Oraz mamy też lodową różdżkę. Obrażenia od mrozu, zasięg. Weźmy sobie różdżkę, lubię różdżki. Aha, mam na sobie. Mam na sobie i mogę zmieniać. To mi wymienia po prostu na slotach. Dobra, to tak działa. Teraz nasz podstawy, możemy ruszać. To do bram, do lochu wchodzimy. Mamy już nawet osiągnięcie za ukończenie tutorialu. Z tego, co mi wiadomo, to jest to roguelike, czyli możemy grać cały czas od nowa gierki. Wchodzimy do jakichś dungeonów i czyścimy to. Zobaczmy, jak tu się sprawa ma. Jakieś grzybki są... A ja nic nie mam. Ej, właśnie, czemu mam miecz, który strzela na dzień dobry? Getsuga Tenshou robi, żelazny miecz. Po prawej stronie mam zadania, polowanie na slime, polowanie na przeciwników, moneta. Ale co jest z tym? Mogę wykopywać mieczem kamień? Ta, nie? Ta, rozwaliłem kamień, ale niewiele to zmieniło w moim kontekście. Czas mi leci. A patrząc na mapę, mogę iść do góry, coś zobaczyć, coś zwiedzić, jest jakiś domek. O, tutaj wrogowie są inni. Hej, co ty próbujesz? Oni wyglądają identycznie jak ja i tak samo nawet strzelają mieczami. Trzeba robić uniki. Drzewa mogę niszczyć. Brakuje tu jakichś fajnych odgłosów. Do bicia na przykład przeciwników. Ja wiem, że może to kogoś wkurzać, ale jeśli będzie dobrze to dobrane, to może powodować, że wiecie, będzie satysfakcja z ubicia danego przeciwnika. O nie, walnął mnie, nie! Ale oberwałem. Pokonaj swojego pierwszego przeciwnika, udało mi się. Ja zaraz za to zdechnę, jak tak dalej pójdzie. 200 monet to mogę jeszcze się uzbroić, zanim pójdę gdzieś dalej. Tak to tego dziada możemy wywalić, on jeszcze mi też wywalił hita. No właśnie, bo co oznacza ten dziad tutaj po prawej stronie? Co to, czy to też są wrogowie, czy to są handlarze? Właśnie nie wiem, mam mało zdrowia już. Opadałem, hej. Dobra, nie, to są wrogowie. Za dużo tu nie wskuram, uciekam. Nie wiem, jak się wyleczyć, jeszcze jakieś kraby idą. Koty, nie, szczury. Koty, kraby. Myszy. Muszę znaleźć jakieś lekarstwo, bo 150 życia wolałbym się nie klepać. Jest możliwość, że z wrogów... O, malina. Dawaj, malina. Z wrogów wylatują, ale jeszcze możemy jakieś znajdźki tutaj poszukać ich. Szczura zlikwidowałem, coś dostałem za to. Malinę mogę zjeść. 30 dostałem czegoś, nie popatrzyłem, czy życia, czy nie. Tu jeszcze jest. O, coś tam strzelało. Bierzemy maliny i szybko jemy od razu. Tak, 30 zdrowia mi dodaje. Pozbierajmy, bo nieźle się tutaj wykańsiłem. I mnóstwo slajmików teraz tu leży. Siedzi, leży. Tu leży. Mogę robić szybkie jakieś uniczki. Właśnie, nie wiem, czy zryw, jak zrywamy się, to też możemy unikać w ten sposób, wiecie, że możemy się przeturlać pod tym, jak Enter the Gungeon. Czy to jest bardziej tak, że po prostu gdzie, to jest dash do uniku w ten sposób, o. Muszę się jeszcze nauczyć tego. I jeszcze jestem ciekaw jednej rzeczy, czy jeśli jakiś dwuklik w myszce ustawię, to czy będę częściej strzelał? Może będzie wygodniej. Ciśnij V, nowe karty są dostępne. Zobaczmy, co to za karty, bo naparte. Mogę dodać statystyki. Mam inteligencję, pancerz i siłę. Zdaje się, że inteligencja będzie na różdżki działać, to może siłę weźmy. Będziemy chyba więcej bili z naszego mieczyka obecnego. Może to pod późniejsze jakieś rzeczy nie popłacać, ale... No kurczę, ja te moje 90 zdrowia boję się trochę. Cię wysypię zaraz. Da się to zrobić no hit, oczywiście, że się da, ale to jest bullet hell standardowy, jak lubicie. Ej! Nie! Wywalili mnie, umarłeś! I zdobyłem jakieś punkciki. 16. No ale roguelike'i polegają na tym, że umieramy. Za to mogę tym razem wybierać klasy. Możliwe, że nawet trzeba było umrzeć, bo to była dalej część samouczka. Wybierz.
Aha, i za monety musimy odblokowywać, a monety mamy z gierek. Za 150 inne klasy odblokowujemy. Dobra, to ja mam tylko bohatera do dyspozycji. Muszę cię wybrać, nie mam opcji. To chodźmy dalej, za bramy. Mapa wydaje się być podobna, ale chyba na przykład tych domków tam nie ma, gdzie wcześniej były. Więc nie wiem na ile i co tu się generuje. Ale postaram się teraz nie dawać hitać, bo wcześniej widzieliście ile oberwałem, nic nie mogłem zrobić. Musiałem się malinami leczyć i to nie było wystarczające, za to nie miałem dostępu do skrzynek czy innych rzeczy. Dlatego no sam sobie ten los zgotowałem. Dostałem jakieś zadanie też, ukończono polowanie na slajmy. A nie, polowanie na przeciwników, opcjonalne, 2x2 nagrody. Złoto i exp. Aha, i też warto wiedzieć, warto wam też powiedzieć, że to jest early access wciąż, gra się wciąż rozwija. Została wypuszczona, żebyście też nie myśleli, że to jest pełna wersja. Nie mówię, że to jakoś usprawiedliwia twórcę przed potencjalnymi tam jakimiś błędami, czy małym contentem. No ale jakoś tak inaczej się na early accessy jednak patrzy, nie? Dobra, rozwalimy im drzwi i teraz może wrzątku likwidujemy. Ło, nie, kurde. Ale mi to jest, salwa strzał jak jest, to jest ciężko cokolwiek zrobić i nie mogę zrywać. Nie mogę zrywu robić na spacji. Czemu nie byłem w stanie, może energii jakiejś nie mam. Zajmiku muszę też polikwidować jak chcę questa. Jezu, ile tu się rzeczy pojawia, a czy slajmy mogą się prać z tymi przeciwnikami? Tak, mogę jednych na drugich posłać i bardzo dobrze. Weźmy maliny, malina i teraz tak, na V bierzemy jakąś statystykę. Prędkość ataku, regeneracja many, pancerz. Ja bym wziął prędkość ataku, żeby szybciej wymachiwać. Gramy na no hit. Statua doświadczenia, też mogę sobie expa dodać. Taką statuą tutaj losową w lesie. Malinki biorę. Skrzynka na bombę, to bym musiał bombę gdzieś znaleźć. A tu jest jeszcze ten taki portal. Widziałem go z dala, tak wygląda jak portal, no. Może później tu pójdziemy. Najpierw poczyścimy jeszcze to piętro. Ej, wyleciał pierścień slajma, bo mi poczyścili ich, nawet zaznaczyło mi tutaj, że pokonałem. Wartość 75 zł. Zasięg 0,25. Mogę oba wziąć? Mogę oba. I zasięg mam 0,5 zasięgu. Opłaca się nawzajem tutaj wysyłać jednych na drugich. Ich niestety nie mogę jakoś dorwać specjalnie. No, ciuliki miętowe. Tego już mogę dorwać. O, ale leci ta strzała jeszcze. Ale mam tutaj poczyszczone. Ciekawe, czy da się w ogóle, czy opłaca się ich likwidować. Mi tu jeszcze paru ich zostało. O nie, 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 ale ej, po 75 biją, już połowę zdrowia straciłem, nie, nie, jest dobrze. Dobra, krytyk jakiś mi wszedł, bo widziałem, znowu na 140 na żółto było. I mam znowu nową kartę, prędkość ataku dalej, lecimy czy siła, może siła tym razem, będziemy jeszcze więcej bili. Wywalam tutaj pudło, ale nic mi to nie daje w zasadzie. O, jest skrzynia, jest, no niestety tylko monetki tu dostaliśmy. I co dalej, muszę dalej czyścić te domki. Oni też mogą mieć tu wartościowe przedmioty, może jakieś malinki. Jeszcze mam monety, które chciałbym gdzieś wykorzystać. Możliwe, że gdzieś indziej się wykorzystuje, na przykład trzeba do portalu wejść i tam może będzie jakieś lobby do wydawania forsy. Becel możemy wydać. Becel, ja za to tu lecę. Całe moje HP tracę. Otwórz. Jajo, leczenie 50, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bierzemy studio jajo. To też sobie weźmiemy. Nie wiem, czy to moje odczucie, ale jeśli chodzi o strzelanie mieczami, to mi się pierwsza nasuwa Terraria po prostu. Może uznali, że klasa wojownika jest faktycznie za słaba w kontekście tego zasięgu i dlatego taka decyzja. Uznali, ja mówię w liczbie mnogiej, to myślę o autorze. O, jest mikstura leczenia, mogę od razu się wyleczyć. Bardzo dobrze. Za to ja nie wiem, czy powinienem się tak klepać, wystarczy, że wydżukuję tę strzałę. Oj! No właśnie, już straciłem połowę tego zdrowia, którego zyskałem. A walka była o nic, bo nie mogłem tam nic zebrać. Ej, jak mam przed sobą miecz, to tak fajnie przylatuje. Teraz zauważyłem. Tu jest jedna skrzynka, ale trzeba aż trzech wrogów wyczyścić. Jeszcze slajmy są od dołu. Dobra, jednych na drugich napuszczamy. To ma sens, jeszcze mikstura tam leży. Mikstura, a zrobimy sobie też questa na slajmy. Nagroda będzie. I to nawet nie taka pocieszenia, tylko faktyczna. Wow, dobra, jest polowanie na slajmy, zrobiony questik. Dostałem też doświadczenie, zaraz będzie level 4. Weźmy sobie tu miksturkę. Oj, oberwałem z czegoś bardzo dużo. Dobra, mam wyczyszczony jesteś. Koleżka, mieszka. Powiem wam, że gierka jest lepsza niż mi się wydawało, jak widziałem właśnie jakieś filmiki czy coś. Wydawała mi się niezbyt czytelna, ale jest naprawdę całkiem grywalna. Kojarzy mi się też poniekąd z jakimiś Vampire Survivors, że tak musimy na podobnej zasadzie tutaj czyścić, tylko nie fale tym razem. Siłę biorę, chcę likwidować szybciej. Jak najszybciej, wiecie, dwa hity i nie ma przeciwnika. Coś takiego chcę zrobić. Jak to jest roguelike, to jest to możliwe. W roguelike'ach wszystko jest możliwe. Miksturę zdrowia też mogę wypić, jedną i drugą.
A widzicie, opłaca się czyścić wszystko. Idziemy chyba już powoli do portalu. Znaczy, jak będę tu widział gdzieś malinki albo jakieś skrzynki, bo widziałem, że mogą być na przykład statuły expa, to chętnie bym sobie jeszcze zawinął. A co z tą bombą? Nigdzie nie widziałem bomby jakiejkolwiek, żebym mógł tutaj to wysadzić, tę skrzynkę. To są jakieś inne slajmy, takie kamienne, ale niczym się nie różnią za bardzo. Ważne, że expa dają. Ja bym poszukał bomby, bo skoro mam skrzynkę na bombę, to gdzieś musi być bomba, chyba, nie wiem. Nie wiem, tak być może. Jak coś jest losowo generowane, to jest szansa, że w ogóle nie będzie możliwości jej otwarcia. Chyba, że jest gwarantowana bomba na piętro. Za to jeśli chodzi o staty, z czym jest zręczność? Może chodzi o speeda? To wezmę prędkość ataku. Będziemy szybciej klikać. Do portalu. Co jest dalej? Wejdź, portal równiny 2. Aha, tu nasza postać przechodzi i tych poziomów jest 10. 10 poziomów. Ej, to jak to był pierwszy? No to jeszcze sporo zostało tutaj tego czyszczenia. Może to trzeba trochę bardziej speedrunować. Ja tak wyczyściłem dosłownie wszystko. Mam monety, za które nic na razie nie mogę zrobić, chyba że handlarza jakiegoś spotkam. Może na jakichś piętrach określonych. Bomby, tak jak na przykład widzieliście, nie byłem w stanie w ogóle zdobyć skądkolwiek. Chyba że jakieś drzewo rozczaskamy, to wyleci bomba. To nie ma sensu. Jest kolejny ryjek, na mapie mi go pokazuje. A może póki go nie zaatakujemy, to on nam jest w stanie sprzedać coś? Właśnie nie wiem. Może ja tak przyjdę, nie bijąc im niczego. Cześć. Tak! Oni mnie bili tylko dlatego, że ja ich biłem. Przecież ja jestem głupi. Okej. Okay. Bo w drzwi uderzyłem. Handluj. Pohandlujmy sobie. Wow, no i zagadka się rozwiązała, już chciałem cisnąć. Rzadkie są tarcza i łuk, a ja brałem wszystko pod statystykę siły. Widzicie, moje statystyki są tutaj, nie mam na przykład inteligencji. Bombę, kluczyk, weźmy sobie, no to jest rzadkie, ale ilość pocisków 6, co to oznacza? Że 6 i już koniec, i możemy nic zrobić, jeszcze przelosuj sklep za 25 mogę zrobić. Tarcza też by była śmieszna, o, regeneracja many na tarczy jest, 200 kosztuje. To może jeszcze tu wrócimy i pohandlujemy. A jak okradnę, to się na mnie rzucą? Wolę tego chyba nie robić. Całe pierwsze piętro przeszedłem i wszystkich tam likwidowałem, mnie atakowali. Ja się dziwię, tu slajmy są głównie wrogami. Oj, czasami jestem tępy. Czasami. Ej, nie, bomby! Położyłem, bo na tym slocie za każdym razem zrozumiałem maliny. Nie, bombę straciłem. Dobra, wbiliśmy poziom. Za ten level są jakieś specjalne rzeczy. Otrzymujesz 2 prędkości ataku na sekundę po skoku. Każdy czwarty atak jest trafieniem krytycznym. Następny atak po skoku zada 150% obrażeń. Też mi się podoba. Ale może weźmy te kryty. Weźmy te kryty, bo ja lubię spamować. Wtedy opłaca się iść pod prędkość. Tu też coś mamy. Wejść do bossa. Ej, co już, boss tu jest? Nie, jeszcze nie jestem gotowy. Jeszcze połowę życia mam. No, uspokójmy się tam na razie. Hej, koledzy. Jak nie będę tutaj agresywny, losuj automat. Za 10 monet. Ja monety zbieram. Wezmę sobie te tarcze, bo mi podświetlało, że ona jest rzadka. I jeszcze wolałbym pozbierać tutaj rzeczy. Statua doświadczenia. Muszę patrzeć też, co ja jem. Znowu dwa... Ej, podpalił mnie. Dlatego mi tak dużo bije. Magmowy podpala. Dobra, polowanie na silne stwory zakończone. Ty draniu. Mam cię. Krytyk. Fajne to jest. Za czwartym razem krytyk. Git. Ej. Zbirki. Coś macie tu ciekawego? Niekoniecznie. To już miałem ten pierścień. Mogę też posprzedawać mu rzeczy, właśnie. Mają skrzynkę. Tu jest jakiś potężniejszy slime. On tak się rozbryzguje na wszystkie strony. Możemy zaraz... Jezu, Jezu, ile mam HP? 50. Dobra, damy radę, damy radę. Będę się chował, będę się chował. Robimy go, nakryty. Jak będę szybko dżukował, powinno być. Łuk dostaliśmy. Nie wiem, czy lepszy. On też ma. Ile strzał? Nie ma napisanych strzał. Łuki w porównaniu do mieczy i tak mają chyba większy zasięg. Ale nie wiem, czy mogę wydawać tak pociski za free. Poleczmy się, błagam. Błagam, poleczmy się. O! Widzicie, jak fajnie? Poszło? Dobra, jakie kryty wale. Kryty niesamowity. Mamy... Zasięg też jest naprawdę bardzo dobry, bo on nie może w ogóle nas trafić. Mamy bardzo dużo czasu na reakcję, nim do nas przyjdzie. Może tak przeceniłem trochę te miecze? Się zastanawiam nad tym. 40 HP. Idziemy dalej pod siłę. Może ten pancerz, jestem bardzo squishy. Jestem takim, można powiedzieć, bursterem. Ognista różdżka 2x. Co to znaczy? 2H, 2 godziny. Obrażenia od ognia, to zobaczmy tę różdżkę. A, nawet nie ma pocisku specjalnego. Bierze nam manę. Malinka, malinka. A tu co jest? O nie, mimik to jest. Mimik, ale by mnie zabił teraz, mam 100 HP tylko. Podpalam tą różdżką, ta różdżka też nie jest zła. Widzicie, tu chyba się gra bardziej pod takie mieszane klasy, jak jestem bohaterem. Bo to jest klasa bezklasowa. Ale...
porobiłem go tam. Pokonaj mimika, dostałem achievement nawet za to. Ile mamy monet? 200. Możemy już kupić te tarcze, jakbyśmy chcieli się zasłaniać na przykład. Pytanie, czy ja będę z tego korzystał, też nie wiem. Czy to mi daje po prostu pancerz? Bo tam widziałem, że regenerację many daje ta tarcza. To nawet z różdżką by się kombowało, jeśli byśmy jednak chcieli iść. I nie wiem właśnie, jak to jest z siłą i inteligencją. Czy inteligencja zwiększa siłę różdżek, czy siła też zwiększa? Czy inteligencja jest na przykład do many? Nie wiem tego. Bo teraz zobaczcie, że nie mam w ogóle many. Jest problem z likwidowaniem. A, przyszli pomóc z tajmami. Wy to jesteście mordeczki jednak. A jak cię okradnę? Nie! Kurde! Zabił mnie! Byłem święcie przekonany, że wtedy ekran jest sfrizowany. On mnie zabił, nawet nie wiedziałem, jak wycofać z chudu wyjść. Dobra, jeszcze raz. Tym razem już wiem więcej. Mangi, nie okradaj wrogów. Nie naśmiewaj się z Garbusa. Ale ten zasięg jest żałosny. Żelazny sztylet mam. Wcześniej też go chciałem kupić. Trochę szybszy, trochę więcej zasięgu i trochę mniej bije. Ale krytyk ma jakiś. O, pokonaj przeciwnika za pomocą sztylecika. Wszystkie statystyki są do zdobycia, prędkość ataku. Ej, wszystkie statystyki, to biorę. Co to, jakaś chyba rzadka. A ty co, Zbirek i Muchomorek? Zabij Herosa. To jest Heros, zły Patryk z Margonem chyba. Mroczny Patryk, sorry. Skrzynka na klucz, jakbym chciał go okraść. Właśnie, to muszę najpierw kupić u jednego handlarza, a z drugiego domu mam wszystkich powybijać, żeby to wziąć. Ważne, żeby tych nie likwidować, bo tu mogę kupować. Handluj z tym. Prędkość ataku, potek, rzadki, zbroja. A prędkość ataku mi spada. Drewniany sztylet, żelazny miecz to mój. Szata maga, obrażenia dla broni magicznej, jakbym trafił. Wolałbym chyba kupić bombę i kluczyk. Pancerz 6 za prędkość ataku. No dobra, weźmy. Bawimy się, to bawimy się. Chociaż to mi dawało zdrowie. To pytanie, co jest lepsze. Statystyka pancerza jakoś nie doceniałem. Za to prędkość ataku ucierpiała. Tu mamy skrzynkę. Mam bombę. Kładę. Niech wybuchnie. Tu też zadaje mi, myślałem, że wokół tego krążka. Mogłem jeszcze odejść. Pancerz barbarzyńcy. To bez sensu, że kupowałem swój. Prędkość ataku i obrażenia dla broni topór. Z czego to jest niezwykły. Jakbym miał topór jeszcze. A, nie wiem, czy wiecie, ale przestaliśmy być kolegami. Nie możemy być kolegami. Muszę was okraść. Pancerz może działać tak, że tyle, ile mamy pancerza, o tyle mniej nam biją po prostu, że się odejmuje. Żelazny sztylet, drugi raz to samo. Mogę też sprzedawać itemy, zapomniałem. Jajo do leczenia się. Tylko wtedy by oznaczało, że ten pancerz podstawowy jest najlepszy. To też mi tak trochę nie pasuje. Handluj. Damy mu żelazny sztylet, a to możemy aż za 30. To bym jeszcze zostawił, może będzie przydatne na przyszłych piętrach. Nieś tutaj, żeby sprzedać. Sprzedamy ci to. I nie opłacało się. Klucz za 50 za takie gówna. Proszę was. To na bossa by było spoko. Ale weźmy sobie szatę maga. Może jakbyśmy mieli jakieś przedmioty magiczne. A na końcu możemy polikwidować ich wszystkich. Tylko, czy to będzie opłacalne, to już inna sprawa. Nie sprzedam tym już nic. Tak już ich likwiduję. Ale ich wszystkich nagromadziłem w jednym miejscu. Dobrze, jeszcze kryt wszedł. Ale ich mogę polikwidować. Patrzcie, ile expo może być. No. A na koniec sobie okradnę jajo. Ta gra nie zachęca do kradzieży. O, nowy poziom. Już piąty. Na piątym ostatnio coś fajnego. Nie, na szóstym dostałem coś fajnego. Mogę wziąć tę prędkość ataku, bo ucierpiałem pod tym względem. Chodźmy, następne piętro, równiny 2. Tu ostatnio się wywaliłem, ta? Tym razem chciałbym koniecznie ubić bossa. Ale zobaczmy najpierw, co ma handlarz. Ci już nie pamiętają, co zrobiliśmy tym poprzednim. Hełm wojownika podobnie działa, stakuje się. Różdżka, wampira. Mam taką uwagę, że szkoda, że za monitor niektóre rzeczy wyjeżdżają, bo nie da się przeczytać, albo złamany sztylet. Powinna być jakaś niewidzialna blokada, żeby okienko się dopasowywało do ekranu po prostu. Cześć, okradnę cię. Ale wiecie co? Walka w zamkniętych pomieszczeniach to jest śmierć. Jajo. O, ktoś nowy. Kim ty jesteś? Jakiś inny handlarz? Miksturami. To 150 ma. Dodaję na zawsze te statystyki. O, to żałuję, że kaskę wydawałem. 100 przeciwników zabiłem, dostałem achievement na Steamie. Ale ledwo co unikam. Dobra, jest, polowanie na przeciwników. Zrobiłem kolejnego questiora. Mogę też sobie dodać. Znowu to jest wszystkie statystyki, biorę to. Tu jest boss, zaraz na niego pójdziemy. Jeszcze poczyszczę sobie, jeszcze czuję, że muszę się wzmocnić. Mam 70 monet. A tu jest naszyjnik zręczności. No wreszcie coś sensownego. Z nowych kart, obrażenia od ognia, plus 50, albo więcej PD dostaję. Ja ogni z żadnych nie mam, liczba skoków plus 1, wszystko jest dobre, to może to wezmę. Żeby więcej expa dostawać, to więcej leveli sobie zrobię. Skok 1 więcej też spoko, bo tu są te skoki, nie wiem czy widać. Po lewej stronie są takie kółeczka. Jak wiemy ze skrzyń, w
wybuchowych może być gówno. I wszystko poczyściłem. Muszę coś kupić, idziemy na bossa. Nie wiem, czy z takim HP sobie poradzę. 200 zł, ale dupa wyszła. Chyba, że coś sprzedam. No nie, nie ma opcji. Kupię sobie miksturę leczenia. Kupię sobie bombę oraz hełm. Brzmi całkiem fair. Tu mam to cholerstwo, otwórzmy to. Razem się oddalę dalej. O nie, to jest ten sam naszyjnik. Ale on się chyba stakuje na szczęście. W zasięgu sobie odbierzemy, za to prędkości ataku dodamy. Dla mnie spoko. Łykniemy sobie miksturę, ona leczy 125, więc coś tam nam dodało. I tu musimy no hit ich likwidować. Może dostaniemy za nie wystarczająco expa. No hit, jak zrobimy no hit? Jak coś oberwę, to może być ciężko z tym bossem. Czy jest szansa, że w ogóle coś wartościowego z nich wyleci? Bo mnie się wydaje, że jakoś tak nie. Expa mam połowę, więc nie dało mi niestety levela, szkoda. Których przeciwników zlikwidowałem. I zobaczyłem to miejsce, mamy lekarstwo, jakieś jabłuszko, dobra. To jesteśmy już chyba uzbrojeni po zęby, nic więcej bym nie chciał. Krasnoluda oszczędzę, nie będę go zabijać. I tu jest boss, to co? Czy na pewno niczego nie zmieniamy? Prędkość ataku? Idziemy, zobaczymy, wejście do bossa. Czyli boss jest trzecią mapą. To mapa mapie nie... Nie, nie jest trzecią mapą, to jest dalej ta sama mapa. Król Slime, King Slime, z Terrarii, ale fajny. Król Slime. Mi się przypomina, tak wam powiem, że od kiedy robiłem sobie ten opening terrariowych tych paczek i figurek i tak dalej, to faktycznie tam wylosowałem tego do kluczy, bryloczek z King Slime'a i fajnie się prezentuje, podoba mi się. Przy kluczach cały czas noszę, klucze mi się nie gubią, nie wypadają, zawsze wiem, zawsze umiem znaleźć. I lubię go macać bardzo dużo, nie, dobra. Patrzymy, co on robi. On cały czas pluje w nas, zachowuje się po prostu jak większy slime. I przyzywa też mordeczki. Nie wiem, czy one dają expa, chyba nie dają, bo widzę, że mam dalej taką samą liczbę. Nie można tutaj generować sobie expa zablokowane, to jest i dobrze. Wow, ale jak naspamuje nam... Ale kryt fajny wszedł. Naspamuje nam, to nie mamy co. On ma już połowę zdrowia, więc może na jakiś tryb agresywniejszy przeszedł. Zobaczmy... Nie! Ale... Nie, chyba zdechnę tutaj na nim. Spam straszny jest, bullet hell. Nie. Próbuję się, nie! Wzięło we mnie. Papą trafił, dobra. Kryty poszły fajne. Jakieś łuki i bronie magiczne byłyby tu z pewnością lepsze pod to. Szkoda, że żadnych nie trafiłem. Znaczy, nawet jak trafiłem, to miałem problem z kupieniem, powydawałem kasę. Dobra. Próbujemy. Ja go muszę dzisiaj zlikwidować. To jest mój cel. Cel pal. Nie! I dwa razy z rzędu nagle oberwałem. Tego nie lubię, nie? No to leci do końca. Okej. Próbujemy go pokonać. Musimy. Możliwe, że mam trochę za słaby ekwipunek. Nad pancerzem też się zastanawiam, bo... O, 47 HP. No nie, no jak miałem uciec? Miałem uciec, no cholera jasna. Aj, ale patrzcie ile monetek nazbierało. 322. Oraz nowa klasa mi doszła, zabójca. Ja mogę sobie odlokować maga. I mag wygląda w ten sposób. Wybrać go również mogę. I jeśli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zobaczyliśmy sobie tę grę. Pierwsze doświadczenia. Było całkiem spoko, aczkolwiek trochę mnie boli, że gra głównie polega na takim grindzie, żeby w sensie czyścić całe piętro po level i cały czas w zasadzie jest bullet hell. To trzeba po prostu lubić. Niemniej jednak grało mi się bardzo przyjemnie. Powiedziałbym nawet, że powyżej moich oczekiwań początkowych, jakie miałem. Byłem trochę gorzej nastawiony, więc jeśli chcecie, to też możecie sobie zagrać. No jeśli chcecie więcej odcinków, to też dajcie znać, to będzie zależeć od was, bo tak to odblokowałem tutaj klasę maga. Dzięki wielkie za oglądanie tutaj, pomacham wam jeszcze różdżką. Do widzenia, trzymajcie się i pa pa!